W jednym ze swoich filmów powiedziałeś takie zdanie: nie myl pustki z czystym umysłem. Czy mógłbyś przybliżyć te słowa? Poprzez pustkę nauczyciele uważają, określają nienazywalne coś, co nie posiada podmiotu. Coś, o czym nie można powiedzieć coś. Coś, do czego dochodzisz poprzez medytację. Czysty umysł z kolei jest medytacją, kiedy znikają formy myślowe, kiedy znika wyobraźnia. Wtedy pojawia się czysty umysł. Najpierw odchodzą przekonania, wierzenia, wszelkie formy intelektualne, a kiedy bardziej zagłębiasz się w medytację, kiedy bardziej zagłębiasz się w istnienie, wtedy odchodzą wszelkie formy, a kiedy odejdzie umysł i ciało, wtedy dopiero pojawia się pustka. Pustka, o której nic nie można powiedzieć, która nie posiada podmiotu, w zasadzie nic w tej kwestii nie mogę dodać. Nie myl czystego umysłu, niektórzy mówią pustego umysłu, pustego z form, z tym, o czym nie można powiedzieć, to. Nauczyciele używają słów, aby wskazać na coś, co jest istotą wszelkich pojawiających się form. Ale o czym nic nie można powiedzieć. Umowną nazwą jest na to pustka, nienazywalne. Czasem nauczyciele mówią o tym świadomość. Ale to są tylko słowa, które dzięki którym tworzą się wyobrażenia o jakimś przedmiocie, nawet jeśli to jest jakaś przestrzeń. Cokolwiek, jakkolwiek to nie nazwiesz, od razu pojawia się podmiot. A to, o czym nie można powiedzieć, to podmiotu nie posiada. Zatem nie myl pustki z czystym umysłem.